Określ monotoniczność funkcji f, g oraz h. Funkcja postaci f od x równa się ax plus b jest funkcją rosnącą wtedy, gdy współczynnik a jest dodatni. Czyli gdy a jest dodatnie, funkcja rośnie. Jeśli a jest ujemne, funkcja maleje. Natomiast jeśli a jest równe 0, to funkcja jest stała. W pierwszym wypadku współczynnik kierunkowy a wynosi 5. Czyli funkcja f, ponieważ 5 jest większe od 0, funkcja f jest funkcją rosnącą. Współczynnik kierunkowy funkcji g wynosi minus 1 druga. Minus 1 druga jest mniejsza od 0, czyli funkcja g jest funkcją malejącą. Współczynnik kierunkowy funkcji h wynosi pierwiastek z 2. Czy jest to liczba większa od 0? Stąd wnioskujemy, że funkcja h jest funkcją rosnącą.